Dzisiaj następuje podpisanie aktu sprzedaży nieruchomości dotyczących terenów pobytu cukrowni. Od dzisiaj, mam nadzieję, otwiera się nowa karta w historii i ten teren zacznie pełnić inną funkcję. Stanie się nowym centrum Pelplina z funkcją mieszkaniową. Nowe centrum, które będzie przyjazne mieszkańcom i na nowo odkryte, służące przez długie lat. Mam nadzieję, że ten dzień będzie wspominany przez tych ludzi, którzy tam zamieszkają, jako dzień nowej szansy i nowego otwarcia dla Pelplina. Tak jak pan burmistrz wspomniał, chciałem powiedzieć, że to prawda, że chcemy wybudować kompleks mieszkalno-usługowy w parterze budynku usługi. Powstanie około 130 mieszkań. Pierwsze mieszkania planujemy oddać do użytkowania pod koniec 2020 roku.